Wielkie wozy strażackie na sygnale, wycie syren i lotnisko, które zatrzymało się w czasie. Tak wyglądały ćwiczenia na terenie portu lotniczego Lublin. W czwartek 24 listopada wszystkie służby portu lotniczego wraz z okoliczną policją, pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną trenowały przed ewentualną sytuacją kryzysową. Scenariusz ćwiczeń zakładał awaryjne lądowanie uszkodzonego samolotu bez opony, gaszenie pożaru oraz pomoc 120 pasażerom lotu poszkodowanym w zaistniałym wydarzeniu. Cała próba miała na celu sprawdzenie i polepszenie współpracy pomiędzy służbami w samym porcie, a tymi, które w razie wypadku miałyby przyjechać ze wsparciem z okolicznych miejscowości. Ćwiczenia przebiegały sprawnie, bez żadnych utrudnień.